Wysoka Rado, pozwólcie Państwo, zanim rozpoczniemy realizację naszego porządku sesji, że odczytam krótką notatkę prasową. 12-letniego chłopca, który dryfował na krze lodowej po Nidzie, ratowali w poniedziałkowe późne popołudnie strażacy z Pińczowa. Chłopiec, na szczęście cały i zdrowy, trafił pod opiekę załogi karetki pogotowia. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 22 lutego bieżącego roku po godzinie 17:30. Dostaliśmy sygnał o tym, że czteroosobowa grupa nastolatków weszła na zamarzniętą taflę rzeki Nida w Pińczowie. W pewnej chwili lód się załamał i jeden z chłopców wpadł do wody. Reszta dzieci zdołała ewakuować się na brzeg rzeki i wezwać pomoc. Na miejsce ruszyła cała załoga jednostki ratowniczo-gaśniczej z Pińczowa. Po dojeździe strażacy zastali chłopca, który znajdował się na krze lodowej. Strażacy szybko dotarli do dziecka i wydobyli je na brzeg. 12-latek trafił pod opiekę załogi karetki pogotowia. W momencie przekazania go ratownikom medycznym chłopiec był przytomny, był z nim też kontakt. Został przewieziony do szpitala. Koniec notatki, która obiegła, proszę Państwa, cały świat, cały kraj. Krótka i lapodarna informacja, która nie przekazuje praktycznie dramaturgii tamtych chwil. Dlatego bardzo proszę o uzupełnienie pana komendanta PSP w Pińczowie, młodszego brygadiera Grzegorza Karwata. Bardzo proszę, panie komendancie, kilka słów o bohaterze tamtej akcji. Panie przewodniczący, panowie starości, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Tak jak wspomniał pan przewodniczący, 22 lutego do stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Pińczowie wpłynęło zgłoszenie o dziecku znajdującym się w wodzie. Informacja była na tyle nieścisła, że określone było miejsce w pobliżu mostu na Nidzie. Wszystkim kojarzy się most na Nidzie, wiadomo, ta przeprawa główna w kierunku Michałowa. Okazało się, ta informacja była na tyle nieścisła, że dyżurny stanowiska kierowania od razu podjął próbę i połączył się z chłopcami, od którego wpłynęło zgłoszenie. Co to miało na rzeczy? Chodziło o to, żeby w jak najkrótszym czasie dotrzeć do tego chłopca, który znajduje się w lodowatej wodzie. Godzina 16:30 wpłynęło zgłoszenie. Powiem Państwu, 16:38 chłopak już był wyciągnięty na zewnątrz z lodowatej wody. Jeśli Państwo kojarzycie Pińczów, to miejsce zdarzenia miało w okolicach za kątnikami, w okolicach ujęć wody, tam również znajduje się mostek. Te dzieci, które zgłaszały, no miały taką, określiły, że to jest w okolicach mostu. Tutaj bardzo trafna decyzja, tak jak wspomniałem, dyżurnego stanowiska kierowania, który nawiązał z jednym z tych chłopców i tutaj też wielkie podziękowania dla tych chłopców, że oni z tego miejsca nie uciekli, tylko nawiązali i zgłosili to zdarzenie i nawiązali łączność z moim dyżurnym stanowiska kierowania. W tym momencie po dojeździe, jeśli Państwo znają ten teren jest bardzo trudny, jeśli chodzi o dojazd. To jest teren podmokły, bardzo grząski, wyboiste drogi. Dyżurny polecił jednemu z chłopców, żeby włączył telefon, latarkę i dokładnie określał miejsce tego zdarzenia, gdzie znajduje się ten chłopiec. Powiem Państwu, że to bardzo skróciło i ułatwiło nam dotarcie w jak najkrótszym czasie do miejsca tego zdarzenia. Po dojeździe, no wiadomo, jest to sytuacja bardzo napięta, nerwowa, bo znajduje się chłopiec w przeręblu w lodowatej wodzie. Dowódca akcji, którym był kapitan Rajca, natychmiastowo podjął decyzję o tym, bo co jeszcze, chłopiec, który znajdował się w wodzie, po prostu, no nie wiem ile tam był. Wiemy na pewno, że był od godziny 17:30 do 17:38, czyli 8 minut. Nie wiemy jaki czas był przed tym zgłoszeniem. Wiadomo, że trzeba założyć, że jakieś tam kilka minut był w tej wodzie. Chłopiec no był opadnięty z sił i krzyczał, że już nie da rady i że się puszcza tafli lodowej. Dowódca, który był na miejscu, podjął natychmiastową decyzję
wyznaczył strażaka ogniomistrza Dawida Wilczurę, który, można powiedzieć, na ochotnika zgłosił się bez żadnego zabezpieczenia, bo w momencie, kiedy strażak dojeżdża do działań, jest ubrany w ubranie bojowe, jest ubrany w hełm, buty specjalne, podjął decyzję o tym, że zrzuci to wierzchnie ubranie z siebie, zdejmie buty, uwiązane tylko w linkę ratowniczą, skoczył do tego przerębla i po prostu wypychając tego chłopca, bo nie dało rady, on nie był w stanie wyciągnąć się po tym lodzie na taflę lodu, skoczył do tej wody lodowatej, wypychając tego chłopca na lód, po prostu go w ten sposób uratował. Nie wiemy, ile minut chłopiec byłby jeszcze w stanie się utrzymać na tej tafli lodu. Tutaj, no naprawdę bohaterski czyn ogniomistrza Wilczury. Ja jestem bardzo dumny, że mam takich podwładnych i myślę, że tutaj wypełniła się rota ślubowania, gdzie każdy strażak wstępujący do służby ślubuje, że będzie ratował życie i zdrowie ludzkie z narażeniem własnego. I tutaj właśnie w tym przypadku to miało miejsce. Dziękuję bardzo. Jak są jeszcze jakieś pytania do tej akcji? Dziękujemy bardzo. Prosimy naszego bohatera tutaj do nas. Myślę, że panowie starostowie też podejdą, też wręczą. A my z panią przewodniczącą w imieniu naszej rady chcemy panu Dawidowi Wilczurze podziękować tutaj. Może rozpoczniemy do pełnego motta Jana Pawła II. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieje się z innymi. Panie Dawidzie, pragniemy złożyć panu wyrazy szacunku i uznania za niesienie pomocy drugiemu człowiekowi w obliczu tragedii, niewiarygodną odwagę, a przy tym niebywałą skromność i wrażliwość. Ryzykując własne życie, bez chwili wahania wyciągnął pan rękę do tonącego chłopca. Ta pełna poświęcenia postawa zasługuje na podziw, przywraca wiarę w ludzi i powinna być wzorem do naśladowania dla każdego z nas. Życzymy panu z całego serca dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz realizacji wyznaczonych planów i zamierzeń. Niech dobro powraca do pana ze zdwojoną siłą, a bohaterstwa postawa będzie powodem do dumy dla pana i pana bliskich. Niech święty Florian, wielki patron strażaków, pomaga w wypełnieniu strażackich zadań oraz otacza zawsze swoją opieką i stawiennictwem. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować. No i co, życzyć też i awansu, bo pan komendant, myślę, że mając takich strażaków, będzie dumny. Będzie podwyżka. Gratuluję, naprawdę było wspaniałe postawy. Myślę, że pan starosta też parę słów powie. Tak. Tu w imieniu Rady Powiatu, zaakceptowane przez Zarząd Powiatu, karta podarunkowa dla nich po wartości 1000 zł. Gratuluję. Gratuluję bardzo serdecznie. Gratuluję. Dziękuję. Tak w własnym gronie przy Rady również gratuluję, ale wszystkim również przynajmniej. Może jakieś krótkie słowa, zdjęcie szybkie. Bardzo prosimy. Prosimy tutaj do nas. Panie starosto jeszcze, pani wiceprzewodnicząca, prosimy tutaj do nas. Warto marzyć, warto ćwiczyć i dla takich chwil warto żyć. Ale żeby do tego doszło, to trzeba mieć ten ognik miłości w sercu i trzeba trafić do Państwowej Straży Pożarnej. Ta droga nie jest łatwa, bo wiele różnych konkursów, zanim się zostanie strażakiem. W przypadku Dawida tak się stało, że on pochodzi z takiej małej, urokliwej miejscowości na Ponidziu, tam gdzie Mierzawa wpada do Nidy.
i wioska niewielka, 60 domów, ale miał to szczęście, że tam jest aktywna ochotnicza straż pożarna. Wyróżnia się tym, że z tej małej miejscowości wywodzi się i z tej straży około ponad 20 zawodowych strażaków. Więc miał od kogo się uczyć, przeszedł cały szlak, młodzieżowa drużyna pożarnicza, seniorzy, a potem ten wielki wysiłek, aby zdać ten test i znaleźć się wśród zawodowych strażaków. Do dzisiaj z tej jednostki jest ich tam jeszcze 5, a 6 kończy szkołę aspirantów. Myślę, że pan komendant z tej jednostki z chęcią zatrudni tych strażaków. Pewno państwo się dziwicie, skąd tyle wiem na temat tej straży, pewnie się przygotowywałem. No, odpowiedź jest prościejsza. Dawid pochodzi z tej samej miejscowości co ja i należy do tej samej straży. A tak naprawdę jest moim sąsiadem, prawdziwym sąsiadem z Zamiedzy. Więc wiem, że bardzo ładnie śpiewa, ma zdolności artystyczne, jest mistrzem przyśpiewek na weselach, to mogę zdradzić. Nie przegrał żadnej bitwy na weselach w przyśpiewkach. Czyli do tańca i do różańca. Dlatego no, też jestem dumny z jego postawy, chociaż w ciemno stawiałbym, że gdy jeszcze raz by była taka sytuacja, to na pewno by to uczynił, bo to ma w sercu i wyniósł to z dobrego środowiska. Jeszcze raz serdecznie gratuluję mój bohaterze, taki był pierwszy SMS mój do niego. Gratuluję mój bohaterze, sąsiedzie. Gratuluję również panu komendantowi za trafność doboru ludzi do tej jednostki. To jest ważne, że Pińczów, takie małe miasteczko, a ma takich wielkich sercem ludzi oddanych sprawie. Wszystkiego najlepszego, dużo awansów. I myślę, że lepiej, żeby się takie sytuacje już nie zdarzały, ale jeżeli już się zdarzą, bo to jest życie, to mamy ludzi, którzy potrafią w takich sytuacjach właściwie reagować. Dziękuję ślicznie. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję i dziękujemy bardzo, że państwo znaliście chwilkę czasu, żeby przybyć tutaj na naszą radę. Dziękujemy bardzo. A ja jeszcze mam życzenie takie, ponieważ to mój sąsiad, to przepraszam, ale z Dawidem sobie zdjęcie zrobimy. Prosimy bardzo. Może się nie pokusić. Ale to świadczy o wyszkoleniu strażaków, naprawdę. To jest bardzo ważne, że bez nazmysłu od razu do wody. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Bardzo prosimy. Proszę bardzo. Oczywiście. Teraz będzie śpiewał. Witam państwa serdecznie. Chciałem tutaj podziękować wszystkim za dobre słowa płynące z każdej strony. No za te nagrody, wyróżnienia tak komendantowi, jak i tutaj staroście i całej radzie. No a cóż, kwitując to wszystko, no to tak jak wspomniał pan komendant, to ślubujemy, nasza rota ślubowania mówi o tym, że niesiemy tą pomoc, ratujemy mienie i życie ludzkie, nawet z narażeniem swojego. No i myślę, że ta rota tutaj została w 100% wykonana i słowa uznania myślę, że też się należą całej jednostce, bo to jednak myślę, że każdy, który by się znalazł na moim miejscu, zrobiłby i postąpiłby tak samo. Bo jadąc do każdego zdarzenia, cały czas jedziemy z tą motywacją, żeby tą pomoc nieść. Także wszystkim dziękuję za te słowa, dobre słowa. No i to by było na tyle, bo troszkę stres wziął w górę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratulujemy wspaniałej, bohaterskiej postawy. Wysoka Rado, rozpoczynamy realizację naszego porządku dziennego i bardzo proszę o przyjęcie porządku dziennego. Prosimy o przegłosowanie go.
Pragnę poinformować, że jednogłośnie przyjęliśmy nasz porządek dzienny, więc będziemy go realizować. Przyjmijmy protokół z poprzedniej sesji. Bardzo proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy go jednogłośnie. Wysoka Rado, przystępujemy do punktu 4 naszego porządku obrad. To jest sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Bardzo proszę pana starostę o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, radni mają sprawozdanie na... Jeżeli są pytania odnośnie tego sprawozdania, bardzo chętnie udzielę odpowiedzi. Proszę bardzo, czy panie, panowie radni chcą zadać pytanie jakiegoś panu starostwie? Widzę, że nie ma. Dziękuję bardzo panu staroście. Proszę państwa, bezpieczeństwo i porządek, ale bezpieczeństwo to przede wszystkim też i bezpieczeństwo zdrowotne. Bardzo proszę o kilka słów pana dyrektora z Zespołu Opieki Zdrowotnej, pana Krzysztofa Słoninę, na temat obecnej sytuacji w naszym szpitalu, w ogóle na terenie powiatu. Bardzo proszę do mikrofonu. Może będą chcieli państwo jakąś dodatkowo pytanie zadać. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, panowie starostowie, szanowni państwo radni, szanowni państwo goście. Myślę, że wszyscy skupiamy swoją uwagę na przebiegu epidemii. Przepraszam, zdejmę okulary, bo tak. Skupiamy się na przebiegu epidemii. Te myśli są, myślę, w pełni uzasadnione. Obecnie w Pińczowie mamy sytuację taką, że od 8 marca mamy do czynienia ze szpitalem covidowym. Pierwsze 15 miejsc zostało nałożone, taki obowiązek został nałożony decyzją pana wojewody i od 8 marca na trzecim piętrze taki oddział funkcjonuje. Dosyć szybko okazało się, że tych miejsc potrzeba więcej i w dniu 15 marca pojawiła się kolejna decyzja nakładająca na dyrekcję szpitala obowiązek przekształcenia całego szpitala w szpital jednoimienny. I przez 2 albo 3 dni funkcjonowaliśmy jako szpital z 75 łóżkami covidowymi, ale znów po 2 dniach dostaliśmy kolejną decyzję i już przepraszam teraz, z tymi datami się trochę tam mogę mylić, ale 2 dni później staliśmy się szpitalem z 83 łóżkami. Proszę państwa, ważne jest to, że kiedyśmy otrzymali tą pierwszą decyzję w poniedziałek 15 marca, żeby uruchomić w pełnym zakresie tutaj przyjmowanie pacjentów w całym szpitalu, to już decyzję dostaliśmy w poniedziałek, tak naprawdę we wtorek o 23 już byliśmy gotowi. I w środę o 20 szpital był zapełniony 49 pacjentami, przy czym tak, 15 osób było z tej wcześniejszych decyzji, już było na oddziale, ale rzeczywiście 34 osoby w ciągu pierwszych 20 godzin zostało przyjęte. Do tych 75 pacjenci dojechali w kolejnym dniu, czyli we czwartek. Na obecną chwilę dzisiaj mamy takie obłożenie. Na OIOM-ie pod respiratorami leczy się 4 pacjentów. Na piętrze drugim, tam gdzie państwo pamiętają oddział jako oddział chirurgiczny, jest utworzona sala intensywnego nadzoru z 6 respiratorami w chwili, przynajmniej tak było rano jak wychodziłem, tam pod respiratorami leżało 4 pacjentów i 2 pacjentów nie wymagających respiratora, ale łącznie na drugim piętrze leczy się obecnie 26 pacjentów. Na trzecim, tam gdzie państwo pamiętają oddział porodowy i ginekologię, jest 18 pacjentów.
26 jest na pierwszym piętrze, tam gdzie pamiętamy interne. I tak jak mówiłem, na samym Mojomie 4. Ważne, proszę Państwa, jest i może bardzo ważne to, że w tym okresie 18 pacjentów zostało wypisanych do domu jako ozdrowieńcy. Niestety było też 13 zgonów. Chcę Państwu z Państwem podzielić się taką miłą też informacją i bardzo serdecznie też podziękować zarządowi, panom starostom, pani skarbnik za taką decyzję. Zapytałem po konsultacji z lekarzami o możliwość zakupu urządzenia do wielkoprzepływowej terapii tlenowej. Państwo tą decyzję podjęli tak w zasadzie w jednej chwili. I taki też mam miły sygnał z tego weekendu, jedna właśnie z lekarek, która tymi pacjentami się, znaczy która opiekuje się pacjentami i korzysta z tego urządzenia, mówiła, że ma tą przyjemność, że jest co najmniej jeden pacjent, któremu te właśnie urządzenia uratowały życie tak naprawdę. Urządzenia plus sprawność pani doktor. Proszę Państwa, ważne jest moim zdaniem również i to, że cały szpital jest dzisiaj dedykowany pacjentom, obłożony od tak naprawdę od poziomu minus jeden, gdzie jest OIOM, do trzeciego piętra. Wszędzie wydaje mi się w miarę sprawnie funkcjonujemy. Oczywiście często też bywa tak, że w trudnych sytuacjach są jakieś takie trudne czy wcześniej nieprzewidywane sytuacje i na przykład chcę Państwu powiedzieć, że dla nas dzisiaj ogromnym wyzwaniem jest zagospodarowanie odpadów, bo wszystkie śmieci, które pojawiają dzisiaj w szpitalu, to są odpady medyczne i firma, która nam odbiera odpady, obsługuje kilkadziesiąt szpitali i mówi, że ich spalarnie już nie nadążają tutaj z przeróbką tych odpadów. To jest naprawdę bardzo duży wzrost tutaj tej masy. Rozważamy teraz taką możliwość tutaj jako ABC, która z którą współpracujemy w zakresie odbioru odpadów, rozważa taką możliwość wstawienia kontenera chłodni, bo nie wyrabiają się z transportem. To jeden z takich przykładów. Natomiast tam, gdzie to wymaga sprawności organizacji personelu, to w moim przekonaniu funkcjonujemy naprawdę sprawnie. Co myślę znakomicie opisuje ta sytuacja z przyjęciem pacjentów nie tylko pierwszego dnia. I chciałbym też z tego miejsca i w tej chwili bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom szpitala, którzy angażują się do tego niełatwego wyzwania. Tak jak mówię, dawno nie było takiej sytuacji, że wszystkie cztery poziomy, od domu po, używając dawnych nazw, po ginekologię, wszystkie cztery poziomy są w pełni obłożone, wszystko sprawnie funkcjonuje. Także naprawdę bardzo wielkie podziękowania kieruję pod adresem i kadry medycznej, lekarzy, pielęgniarek, ale również personelu niemedycznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Czy są pytania do pana dyrektora? Pan starosta, bardzo proszę. Ja mam takie pytanie do pana dyrektora. Czy możliwa jest sytuacja, że są wolne miejsca u nas w szpitalu, a mimo wszystko pacjent z karetki nie jest przyjęty do szpitala i jeżeli tak, to z jakiego powodu? Ja o takiej sytuacji nie wiem i proszę Państwa, wygląda to w ten sposób, że każde wolne miejsce jest natychmiast meldowane do wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego i tak naprawdę to koordynator dysponuje karetki z pacjentami. Zdarzają się
rzadko, ale zdarzają się sytuacje też, że docierają pacjenci z naszego terenu ze skierowaniem na przykład lekarza rodzinnego, ale to też jest konsultowane i nie dopuszczam takiej możliwości, że taka sytuacja miała miejsce. Natomiast i też nie było sytuacji takich, żeby u nas karetki stały w kolejkach. Natomiast jest za każdym razem taka chwila, taki czas, to trwa tam w granicach 20 minut, pół godziny, gdzie się weryfikuje tą informację, jakie to jest miejsce i na który poziom pacjent powinien trafić. Czyli najpierw trzeba sprawdzić miejsce. Halo, halo? Ciała. Działa. Czy jest miejsce damskie czy męskie i później dokonujemy jeszcze klasyfikacji na który poziom. O poziomie, no to mam na myśli piętra oczywiście. Panie starosto, to tak chyba pan przewodniczący Kowalczyk chciał zadać pytanie. Panie dyrektorze, ja chciałem się zapytać, tak woli informacji jeszcze na obecną chwilę, ile mamy wolnych miejsc w szpitalu powiatowym w Pińczowie? Przepraszam. Albo mamy dwa, albo nie mamy tych dwóch. Przepraszam, bo to się zmienia. Rano były dwa. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę, pani radna Sienkiewicz-Rek. Chciałabym pogratulować tej sprawnej akcji. Chciałam pogratulować tego, że wszystko jak gdyby... Bardzo prosimy do mikrofonu. Prosimy na siedząc. Tej sprawnej akcji. Chciałam, doceniam i doceniamy myślę wszyscy, także tu nic nadzwyczajnego nie powiem, że to wszystko zostało pięknie spięte w całość i pracę dyrekcji i starostwa. Widzę taką radość mimo nieszczęścia, które niosą te oddziały, to wszystko, co się wokół nas dzieje, ale szpital nasz jak gdyby wypełnił się i chciałam powiedzieć, że przyjdzie czas pokowidowy i chciałam powiedzieć, żebyśmy sobie życzyli wszyscy i mieli w pamięci to, że potrafimy stanąć na wysokości zadania i żeby te oddziały później też żyły w ten sposób i obsługa, lekarze, przede wszystkim od strony medycznej, żeby nasz szpital był tak silny i optymistycznie, żeby to wszystko wyglądało dla pacjentów tak, jak teraz radzimy, żebyśmy radzili później po-covidowo. Tego życzmy sobie na później, bo to niesie też optymizm, na który czekamy, żeby przyszedł ten czas zdrowia i realizacji dalszych naszych celów. Dziękuję bardzo. Pan radny Bębenek. Co do wypowiedzi pani, ja bym sobie nie życzył, żeby ten szpital funkcjonował, natomiast był przygotowany na każdą sytuację. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? O to chodziło, panie radny, w sumie. Tak. Jeżeli nie ma... Nie mijamy się tutaj. Nie ma pytań, ja w imieniu was. Bardzo proszę, adwokat. Bardzo serdecznie dziękuję za bardzo miłe słowa, ale rzeczywiście to wygląda i dzięki państwa wsparciu i dobrym relacjom możemy tak funkcjonować i takie przekonanie, że w przyszłości również będzie szpital państwa powodem do satysfakcji i może dumy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że będę wyrazicielem całej rady i całego naszego społeczeństwa, naszego powiatu, że też przyłączę się do tego, co pani przewodnicząca powiedziała. Naprawdę dziękujemy. Dziękujemy za to, co robi dyrekcja, co robi personel, co robią lekarze, co robią pielęgniarki, salowe. Wszyscy, że po prostu ratujecie nam życie i zdrowie. Wytrwałości, przede wszystkim wytrwałości, bo z tym chyba jest najgorzej, bo po prostu ludzie zaczynają po prostu nie wytrzymywać psychicznie. Więc wytrwałości, dziękujemy za teraz
i prosimy o jeszcze, ale no żeby już się to wszystko skończyło, bo każdy na po prostu czeka na to, żeby już można było ściągnąć tą maseczkę, że można było, jak to się mówi, face to face, zbliżyć się do kogoś, a teraz po prostu się boimy. Boimy się, ale myślę, że nie bójmy się, bo mamy taki wspaniały personel, wspaniały szpital, wspaniałą dyrekcję. Dziękuję bardzo. Niech te oklaski będą naprawdę wyrazem podziękowania dla was, to co robicie dla nas. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie. Z takim wsparciem naprawdę dużo łatwiej się te cele osiąga, a jak się patrzy na takie wzory, jakie tutaj druh tak. Przedstawił, czy daje przykład, to trudno inaczej. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. Trzymajmy się i pokonamy tą zarazę i przyjdzie taki czas, że szpital będzie na każde wyzwanie też stawał. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze. Rezulim, następny już punkt naszego programu to jest informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego przeciwpożarowego na terenie powiatu za 2020 rok. Wysoka Rado, każdy z państwa otrzymał materiały, więc może byśmy się tylko skupili co do pytań do panów komendantów. Czy są pytania, czy są jakieś niejasności, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to rozumiem, że przyjęlibyśmy tą informację. Odczytujemy opinię. Bardzo proszę o odczytanie opinii. Radny Leszczyński. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała informację na temat stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie powiatu za 2020 rok. Dziękuję bardzo. Nie było pytań. Przystępujemy do następnego punktu. To jest informacja na temat stanu struktury bezrobocia w powiecie pińczowskim. Pozwólcie, że jeżeli są pytania, materiał jest tutaj szczegółowy. Czy Wysoka Rada ma pytania do pani dyrektor? Panie przewodniczący. A może tak po dwa zdania komendantów, żeby się mogli wypowiedzieć. Tak bardzo chcą? No to raz na rok to wypada. No widzę, że tutaj Rada się przychyla. To proszę bardzo, pan komendant Kosik może dwa zdania. Dzień dobry, witam państwa. Włączone jest, jeszcze raz. Tak? Jeszcze raz bardzo serdecznie państwu dziękuję za zaproszenie. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za wsparcie mojej jednostki, którą kieruję, Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie, zarówno pod względem finansowym, dzięki państwa wsparciu, dzięki otrzymanym pieniądzom, które zostały przekazane na wsparcia policji, udało nam się zakupić pojazd służbowy nieoznakowany z napędem na 4 koła. Dzięki temu będziemy mogli dojechać w takie miejsca, w które do tej pory naprawdę ciężko było dojechać. Ja tylko ze swojej strony chciałem jeszcze powiedzieć, że ubiegły rok i ten rok niestety doszło nam nowe zadanie, tak jak podejrzewam wszystkim, czyli walka z tą pandemią, z którą mamy do czynienia. Do naszych obowiązków przede wszystkim należy sprawdzanie osób przebywających na kwarantannach i izolacjach. Proszę państwa, w najgorszym okresie w tym roku było to ponad 700 osób na terenie powiatu pińczowskiego, do których codziennie musieliśmy dotrzeć, nawiązać z nimi kontakt, sprawdzić, czy przebywają w miejscu zamieszkania, czy przestrzegają zasad kwarantanny. Część z tych osób korzystała z aplikacji, więc to już troszkę inaczej wyglądało. Natomiast do większości osób musieliśmy dotrzeć, angażując w to naprawdę dużo ludzi i sprzętu, ale na chwilę obecną radzimy sobie z tą sytuacją. Mam nadzieję, że tak jak tutaj wszyscy państwo, będę chyba wyrazicielem wszystkich państwa, że najgorsze, mam nadzieję, już za nami i teraz już będzie tylko lepiej. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem podziękować za wsparcie, zrozumienie i chciałem zadeklarować ze swojej strony, że będziemy starać się zapewnić jak największe poczucie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom powiatu pińczowskiego. Bardzo serdecznie dziękuję i korzystając z okazji chciałem życzyć wszystkim zdrowych i wesołych świąt. Mam nadzieję, że to już będą ostatnie takie święta, natomiast pozostałe już będziemy spędzać naprawdę w gronie rodzinnym i bez tych maseczek. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo panu komendantowi. Bardzo proszę, młodszy brygadier, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Grzegorz Karwat. Bardzo proszę, dwa słowa. Panie przewodniczący, panowie starości, Rado. Ja również chciałem z tego miejsca podziękować za
ubiegły rok za dobrą współpracę z zarządem powiatu pieczowskiego, z wszystkimi samorządami z terenu powiatu pieczowskiego, również z niektórymi zakładami pracy, które nas wspierają w celem doposażenia naszej jednostki w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Ubiegły rok oprócz tej pandemii był rokiem dla nas, można powiedzieć, udanym, bo wspomnę, że udało się zakupić dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze na teren powiatu pieczowskiego. Jest to wyjątkowy rok, bo dwa samochody na 10 jednostek w krajowym systemie, no to można powiedzieć, że to jest 1/5, ale co roku coś kupujemy. W tym roku myślę, że też się nam uda zakupić, choć apetyty samorządowców się teraz powiększyły, natomiast możliwości, można powiedzieć, troszkę od góry są mniejsze. Również ubiegły rok to jest, proszę Państwa, prawie 500 tysięcy dofinansowań w różnej formie dla jednostek ochotniczych straży pożarnej z terenu powiatu pieczowskiego. Są to różne zadania polegające na remontach, wymianie bram, garaży, kupno samochodów, doposażenie w uzbrojenie osobiste, odzież specjalną. Także tutaj na tym polu działamy, nie składamy broni i cały czas staramy się, żeby te jednostki podnosiły swój poziom i wyszkolenia, i przygotowania, co będzie miało wpływ na właśnie jakość udzielanej pomocy dla naszych mieszkańców. Również Straż Pożarna jako całość, czyli państwowa i ochotnicza, zaangażowana była w walkę z COVID-em. To jest nasz namiot ustawiony przy szpitalu powiatowym. To jest, proszę Państwa, dowożenie osób starszych, które mają problemy z dotarciem do punktów szczepień. To są tak zwane izolowane zdarzenia medyczne, gdzie pogotowie ratunkowe nie może dojechać, a my w swoich szeregach mamy i ratowników medycznych, i każdy strażak jest przygotowany do udzielania pierwszej pomocy medycznej. To jest następny etap, można powiedzieć, że już ten rok, dostarczanie ulotek informacyjnych. I tutaj, Szanowni Państwo, mam do Was prośbę, jeśli macie kontakt z lokalnymi jednostkami OSP, bo dziękujcie im za to zaangażowanie, zdyscyplinowanie i propagowanie tych i ulotek, i pomoc, jeśli chodzi o dowożenie osób, które mają problemy z dojazdem do punktów szczepień. Ubiegły rok zamknęliśmy z ilością 800 zdarzeń. Można powiedzieć, że to jest taka średnia, jeśli chodzi o powiat pieczowski, ale ile ich się zdarzy, my do każdego zdarzenia jesteśmy gotowi, wyjeżdżamy. Tu również duże podziękowanie w stronę jednostek ochotniczych straży pożarnej, gdzie większości tych zdarzeń biorą z nami ramię w ramię udział, bo no nie jesteśmy w stanie na tak olbrzymim terenie poradzić sobie w 7 osób, które jest na zmianie służbowej w Komendzie Powiatowej w Pińczowie, a tych zdarzeń jednocześnie może być kilkanaście, szczególnie teraz w okresie wiosennym, gdzie mamy co roku akcję, można powiedzieć, wypalania traw. Przestrzegamy tutaj, zwracamy na to uwagę, że to nie tylko szkodzi środowisku, ale również może spowodować niejednokrotnie śmierć albo sprowadzić nieszczęście na zabudowania, budynki gospodarcze. Dziękuję jeszcze raz za dobrą współpracę z Radą, Panie Starosto. Myślę, że ona w dalszym ciągu się będzie dobrze. Chciałbym jeszcze podziękować za wsparcie, które otrzymaliśmy ze strony właśnie starostwa w ramach walki z COVID-em, wyposażenia w sprzęt, rękawice, maski. Do tego sprzętu było już przekazane, jedna tura to była ponad 30 tysięcy i pierwsza tak samo, myślę, że około 10 tysięcy. Myślę, że jak będziemy w potrzebie, a starostwo będzie miało takie możliwości, wesprze nas również w dalszym ciągu, ale miejmy nadzieję, żeby to pomału się już przestało być potrzebne, a wrócilibyśmy do normalności. Korzystając z okazji, życzę dużo, dużo zdrowia na zbliżające się święta i do zobaczenia po świętach, również w zdrowiu na następnej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panom komendantom. Też dziękujemy za współpracę. Życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wysoka Rado, przystępujemy do punktu 6. To jest informacja na temat stanu struktury bezrobocia w powiecie pieczowskim. Materiały Państwo dostali. Czy są ewentualne pytania do Pani Dyrektor?
Jeżeli nie ma, to proszę o odczytanie opinii Komisji Budżetu pana przewodniczącego Bogusława Kowalczyka. Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała informacje na temat stanu bezrobocia w powiecie Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, będziemy przystępować do następnego punktu. To jest podjęcie uchwał, ale to już po przerwie. Bardzo proszę, 10 minut przerwy ogłaszam. Musimy przewietrzyć też iż salę i zapraszam na tu w kuluary. Wznawiam nasze obrady po przerwie. Wstępujemy do punktu 7 naszego porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowych w 2021 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Otrzymali Państwo projekt uchwały. Został umówiony szczegółowo na naszych posiedzeniach naszych komisji. Ewentualne pytania do Pani Dyrektor? Nie widzę. Bardzo proszę w takim razie o odczytanie opinii Komisji Zdrowia. Bardzo proszę, Komisja Radny. Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych w 2021 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o odczytanie projektu uchwały, panią wiceprzewodniczącą. Uchwała nr 23 łamane przez 154 łamane przez 2021 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2021 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie artykułów prawnych o samorządzie powiatowym Rada Powiatu uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie pińczowskim, na które zostają przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku zgodnie z planem finansowym PFRON w wysokości 2 255 211 zł. Z tego punkt pierwszy w zakresie rehabilitacji zawodowej 30 000 zł, w tym a. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 30 tysięcy. Punkt drugi. W zakresie rehabilitacji społecznej kwoty 2 225 211 zł, w tym a. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 300 531 zł. B. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 100 tysięcy. C. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się 89 tysięcy. D. Zobowiązania dotyczące finansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej w Pińczowie 1 735 680 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania. Proszę o naciśnięcie przycisku. Wysoka Rado, pragnę poinformować, że powyższa uchwała przeszła jednogłośnie 14 głosów za. Wysoka Rado, przystępujemy do punktu 8 naszego porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie pińczowskim na lata 2021-2023. Czy są pytania do pani dyrektor? Jeżeli nie, to proszę o odczytanie projektu opinii Komisji Zdrowia pana Leszczyńskiego. Bardzo proszę. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie pińczowskim na lata 2021-2023. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 23 łamane przez 155 łamane przez 2021 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie pińczowskim na lata 2021-2023. Na podstawie artykułów prawnych
o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. Rada Powiatu w Pińczowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie pińczowskim na lata 2021-2023 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023 realizowany będzie przez jednostkę organizacyjną powiatu pińczowskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiemu oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Pragnę poinformować, że Wysoka Rada przyjęła jednogłośnie tą uchwałę. Punkt 9. To jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie pracowanym na lata 2021-2025. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę o czytanie opinii Komisji Zdrowia pana radnego Leszczyńskiego. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, opracowany na lata 2021-2025. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 23 łamane przez 156 łamane przez 2021 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań profilaktycznych mający na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, opracowane na lata 2021-2025. Na podstawie artykułów prawnych o samorządzie powiatowym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się powiatowy program działań profilaktycznych mający na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, opracowane na lata 2021-2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Proszę o naciśnięcie przycisku. Pragnę poinformować, że 14 głosami za, czyli 100%, przyjęliśmy tą uchwałę. Wysoka Rado, przystępujemy do punktu 10 i następnych. Chcę poinformować, że to te trzy najbliższe uchwały to nic innego, tylko są nasze poprawki. No nie uszczegniliśmy się błędów, mea culpa, niektóre rzeczy po prostu nam nadzór wytknął i poprawiamy. Czyli pierwszą uchwałą to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 przez 130 przez 2020 z dnia 8 grudnia ubiegłego roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienie od usunięcia pojazdu na 2021 rok. Czy są pytania do tej uchwały? Myślę, że nie. Poprawiamy to w ramach poprawy przez nadzór narzuconej, więc tutaj nie mamy opinii.
Czyli proszę o odczytanie projektu uchwały i będziemy ją głosować. Uchwała nr 23/157/2021 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany w uchwale nr 20/130/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2021 rok. Na podstawie artykułów prawnych o samorządzie Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała nr 20/130/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2021 rok. Paragraf 5 otrzymuje nowe brzmienie. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję bardzo. Przystąpmy do głosowania. Proszę o naciśnięcie przycisku. Pragnę poinformować, że 14 głosami za przyjęliśmy tą uchwałę, czyli 100%. Przystępujemy do następnego punktu, to jest punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr 20/131/2020 z 8 grudnia ubiegłego roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów wpływających na 2021 rok. Tak jak już mówiłem, jest to bez opinii, poprawiamy po prostu pewne błędy, które się nam wkradły w tamtym roku. Jeżeli są pytania, nie widzę, proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 23/158/2021 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany w uchwale nr 20/131/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2021 rok. Na podstawie artykułów prawnych o samorządzie powiatowym oraz obwieszczenia ministra finansów z dnia 29 lipca 2020 roku. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 20/131/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2021 rok. Paragraf 5 otrzymuje nowe brzmienie. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Pragnę poinformować, że Rada przyjęła jednogłośnie tą uchwałę. Następny punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pińczowskiego w 2021 roku. Wysoka Rado, też zostało nam to wytknięte przez nadzór. Po prostu poszliśmy w sugestii aptek, które są na terenie Pińczowa, aby ograniczyć nocne dyżurowanie. Niestety nie można tak. Dyżury muszą być całodobowe, więc poprawiamy tą uchwałę. Opinia? Jest opinia. Jest opinia, tak? Bardzo proszę pana radnego Leszczyńskiego o odczytanie opinii.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pińczowskiego w 2021 roku. Dziękuję bardzo. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 23/159/2021 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pińczowskiego w 2021 roku. Na podstawie artykułów prawnych o samorządzie powiatowym, po zasięgnięciu opinii burmistrza miasta Pińczowa, burmistrza miasta i gminy Działoszyce, wójta gminy Złota, wójta gminy Kije, wójta gminy Michałów oraz Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Rada Powiatu w Pińczowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pińczowskiego na rok 2021, jak w załączniku nr 1. Paragraf drugi. Harmonogram całodobowych dyżurów aptek ogólnodostępnych w Pińczowie na rok 2021, jak w załączniku nr 2. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Proszę o naciśnięcie przycisku. Wysoka Rado, pragnę poinformować, że jednogłośnie przyjęliśmy tę uchwałę. Przystępujemy do punktu 13 naszego porządku obrad, to jest podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu pińczowskiego na lata 2021-34. Czy są pytania do pani skarbnik? Nie, był tam. Nie słyszę, więc bardzo proszę pana przewodniczącego Bogusława Kowalczyka o odczytanie opinii Komisji Budżetu. Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu pińczowskiego na lata 2021-2034. Dziękuję bardzo. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 23/160/2021 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu pińczowskiego na lata 2021-2034. Na podstawie artykułów prawnych o samorządzie powiatowym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 21/139/2020 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu pińczowskiego na lata 2021-2034 dokonuje się zmiany. 1. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Proszę o naciśnięcie przycisku. Pragnę poinformować, że 14 głosami za, czyli jednogłośnie przyjęliśmy tę uchwałę. Przystępujemy do punktu 14 naszego porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na bieżący rok. Czy są pytania do pani skarbnik? Nie widzę. Proszę o odczytanie opinii Komisji Budżetu pana przewodniczącego Bogusława Kowalczyka. Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 23/161/2021 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. Na podstawie artykułów prawnych o samorządzie powiatowym Rada Powiatu w Pińczowie uchwala. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmiany do uchwały nr 21/140/2020
Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu pińczowskiego na 2021 rok w następujący sposób. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 4. Inwestycje jednoroczne w 2021 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik nr 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik nr 9. Dotacje podmiotowe w 2020 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. W związku ze zmianami wynikającymi z paragrafu 1 ustęp 2 niniejszej uchwały, paragraf 3 wraz z załącznikiem nr 5 przychody i rozchody budżetu w 2021 roku do uchwały nr 21/140/2020 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu pińczowskiego na 2021 rok otrzymuje nowe brzmienie. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 585 731,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z a. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 479 398,81 zł. B. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4 106 332,38 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 6 989 351,87 zł. 87 groszy. Rozchody budżetu w wysokości 1 403 620 068 groszy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. W związku ze zmianami wynikającymi z paragrafu 1 ustęp 2 niniejszej uchwały paragraf 2 punkt 4 do uchwały nr 21/140/2020 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu pińczowskiego na 2021 rok otrzymuje nowe brzmienie. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 7 352 749,34 zł. A. Wydatki bieżące 919 714,12 zł. B. Wydatki majątkowe 6 433 035,22 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Było to nasze ostatnie głosowanie przed świętami. 14 za, czyli 100% została przyjęta ta uchwała. Punkt 15 to jest informacja z pracy zarządu. Bardzo proszę, panie starostko, kilka słów
nad czym pracował zarząd. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pozwolicie, że z miejsca wyjątkowo w związku z tą sytuacją i tak. Zarząd powiatu w okresie od 15 stycznia 2021 roku do 30 marca odbył 4 posiedzenia, na których zajmował się następującymi tematami. Zagrożeniem przeciwpowodziowym na terenie powiatu pińczowskiego, stanem bezpieczeństwa publicznego, informacją w sprawie ptasiej grypy i ASF, aktualną sytuacją dotyczącą COVID-19, informacją w sprawie działań podjętych przez dyrektorów szkół w ramach profilaktyki COVID-19, podjęcie działań zmierzających do przygotowania projektu planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu pińczowskiego, zimowym utrzymywaniem dróg powiatowych, rozpatrywaniem interpelacji złożonych na posiedzeniu sesji Rady Powiatu w Pińczowie. W wyniku odbytych posiedzeń zarząd powiatu podjął 14 uchwał, które dotyczyły między innymi następujących problemów. Wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie środków trwałych będących własnością powiatu pińczowskiego, mam na myśli USG sterylizator, użyczenie samochodu będącego własnością powiatu pińczowskiego Volkswagen Transporter dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Pińczowie. Poprzedni samochód wracał z naprawy i na śliskiej jezdni stoczył się z drogi, no i do kasacji był, więc musieliśmy szybko reagować. Złożony jest wniosek do PFRON-u o nowy samochód. W połowie już ta droga jest przebrnięta. Myślę, że w tym roku ten samochód nowy otrzymamy. Wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego stanowiącego wyposażenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Pińczowie, to jest ten Volkswagen Transporter do kasacji. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie pomieszczenia w poradniach specjalistycznych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie pod leczenie i diagnostykę żylaków kończyn nolnych. Zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej energii elektrycznej. Mamy taką grupę zakupową od wielu lat i nam się to opłaca, ponieważ w szerszym gronie ta cena dla nas jest bardziej atrakcyjna niż dla każdego podmiotu osobno. Wyrażenia zgody na usytuowanie ośrodka terapeutycznego na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Pińczowie. Chodzi o to, żeby raz w miesiącu przyjmowali specjaliści, nasi nauczyciele, osoby z dziećmi niepełnosprawnościami różnymi i w ten sposób też chcemy zachęcić, żeby potem ewentualnie te dzieci kierowały się do naszego ośrodka, czyli za darmo udzielamy porad rodzicom z dziećmi, które mają różnorakie problemy, a my tam mamy specjalistów z wielu dziedzin, o której mówimy. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres 3 lat majątku trwałego, myślę tutaj o tym kiosku spożywczo-przemysłowym, ustalenie stawek dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnienia szkół publicznych oraz szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. W sprawach finansowych podjął zarząd 5 uchwał. Ponadto zarząd rozpatrzył jeden wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie. I tak, co się dzieje na terenie powiatu pińczowskiego, na który wpływ mamy i tak. Droga Kozłów-Sypów 4 km 160 metrów, teren przekazany, trwają już tam prace przygotowawcze do położenia nawierzchni asfaltowej. Przypomnę, po przetargu 1 131 262,73 zł 80% dotacji z Funduszu Samorządowego Dróg. Termin wykonania do 31 sierpnia 2021 roku. Tymi 20% chcemy się podzielić również z Radą Gminy w Pińczów. Złożyliśmy stosowną prośbę o współfinansowanie. To nie jest wielka kwota, bo 10% to jest 113 tysięcy, także myślę, że decyzja będzie na tak. Zresztą zawsze jak zwracaliśmy się do gminy, nigdy nam gminy nie odmówiły. Myślę, że tym razem podobnie. W ramach Funduszu Dróg Samorządowego ogłoszono nabór wniosków mających na celu poprawę ruchu pieszych. Chodzi tu o przejścia dla pieszych i 100 metrów w jedną i 100 metrów w drugą stronę. Te przejścia muszą być specjalnie oznakowane, oświetlone i tutaj kolokwialnie powiem, zwietrzyliśmy swoją
szansę i złożyliśmy wniosek, albo jest w trakcie przygotowywania wniosek na ulicę Leśną. Niedawno zakupiliśmy grunt od tych państwa, bo tam nam brakowało, żeby od tej drogi wojewódzkiej 766 przejść płynnie na tą ulicę Leśną po stronie, której jest agencja i ten grunt 3 albo 4 tygodnie temu zakupiliśmy. Zrobiony jest projekt, ale się wstrzymamy trochę po to, żeby złożyć do tego funduszu, być może, że nam się uda pozyskać 33% dofinansowania, ale każdy grosz na wagę złota, można tak powiedzieć. Na pewno w tym roku będziemy robić jeszcze ulicę Adrianowicza, to jest z rewitalizacji Działoszyc, 600 tysięcy złotych. Czekamy jednak na podpisanie umowy gminy z Urzędem Marszałkowskim na całą rewitalizację. Wówczas mamy pewność, że te środki wrócą do nas, bo oczekiwanie na zwrot środków to w przypadku Michałowa trwało chyba 4 miesiące, jeżeli dobrze pamiętam. Także to nie jest szybki proces, a przez ten okres mrozimy swoje środki. Tu dofinansowanie do tego to jest chyba nawet 85%. Chcę się z Państwem i zarząd podzielić również, że tu wicestarosta od 2 lat zabiega o zakup gruntu, który jest tutaj obok naszej hali na zachód. Dobrze mówię, na zachód, i to jest prawie 7 hektarów, jest który jest własnością wspólnoty pinczowskiej. Mam tu mapkę, żeby Państwo zobaczyli. On przylega do naszego terenu hali, a w związku z tym, że apetyty gminy Pińczów odnośnie strefy uzdrowiskowej, podobnie jak i naszej, jakby się coraz bardziej przybliżają, no to taki grunt myślę, że można by wykorzystać na różne cele, ale myślę o takich rekreacyjnych, ponieważ plan przestrzennego zagospodarowania nie pozwala na wiele tutaj rzeczy, żeby zrobić, bo to jest teren zielony, ale zalewowy, ale taki no teren rekreacyjny, nie chcę użyć park, bo, ale można to też tak w takiej formie kiedyś zaakceptować. Możemy też bazę sportową rozbudować kiedyś, i w związku z tym, że to jest duży teren, bo 7 hektarów prawie, no to gra warta świeczki wstępne. To trwało 2 lata, wicestarosta prowadzi rozmowy, ale ostatnio odbyło się posiedzenie wspólnoty i wyrazili zgodę na sprzedaż. I jest nawet wstępna cena. No, później Państwa poinformujemy, o jaką kwotę chodzi, ale na pewno będziemy ten temat poruszać na komisjach, żeby Państwo wyrazili swoje zdanie, ewentualnie odrzucili bądź zaakceptowali. Trwają prace przy boisku sportowym, przy zespole szkół zawodowych. Już jest ostatni etap. Teraz to już ta firma, która wykonuje, podnajmie wykonawcę, aby położył tą nawierzchnię, ostatni etap. Trwa również termomodernizacja warsztatów szkolnych. To jest ten projekt 3.3, termomodernizacja warsztatów szkolnych. Tam cena ponad 2 300 000. Jeden etap zrobiliśmy poprzednio, czekamy na odzyskanie środków, a teraz jakby dopinamy całość. Wykonawca okazał się bardzo skuteczny i poważnie podszedł do rzeczy. Widzę, że już zbliża się do końca tych prac. Przygotowujemy się do przetargu na termomodernizację DPS-u i Państwowej Straży Pożarnej. DPS to jest 2 miliony, Straż Pożarna około 800 tysięcy. Wymiana porozumienia, a właściwie umowy, bo to chodzi o dogranie szczegółów, i myślę, że w najbliższym czasie już definitywnie podpiszemy tą umowę, co nie blokuje nam przygotowania tej drogi przetargowej na te zadania. Będziemy chcieli zrobić zarówno tu i tu, zaprojektuj i wybuduj, w związku z tym, że czas leci, a termin rozliczenia tej starej perspektywy zbliża się nieubłaganie, więc to będzie dla nas chyba najkorzystniejsze, żeby zlecić całościowo jednej firmie wykonanie od A do Z tych zadań.
Chcę też Państwa poinformować, Państwo wiedzą, że oczkiem w głowie powiatu od zawsze była ta Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych. Nie pamiętam na dzień dzisiejszy, ale 2 lata temu jak sprawdzałem, bo ona działa od 2005 roku, profesor Stefan Pastuszka wielkie zasługi położył, to gdzieś 2-3 lata temu to było ponad 2000 absolwentów tej szkoły. I ta szkoła w dalszym ciągu się rozwija, chociaż ona te warunki lokalowe ma, jakie ma w naszym internacie, ale kanclerz tej uczelni złożył projekt na monoprofilowe centrum symulacji medycznych. To jest duży projekt, 2 700 000, o ile dobrze pamiętam. Powstałyby tam no, symulacje różnych schorzeń, takie bardzo wiarygodne, o, tak bym to określił, no i potem droga postępowania i to jest bardzo pomocne w szkoleniu głównie tej kadry pielęgniarskiej. Już jest projektant, który bada cały ten budynek. My oczywiście na razie udostępniamy, ale w momencie, kiedy powstanie plan zagospodarowania tego budynku przez Wyższą Szkołę, to kanclerz da nam taką propozycję i my również przedłożymy na komisję, abyście Państwo mogli się zapoznać i ewentualnie wydać zgodę na to, aby tak przebudować ten budynek, żeby całe to centrum znalazło się w tym internacie po LO. Wówczas podejrzewam, że zostanie nam tam naprawdę niewiele, bo jedno piętro, więc trzeba by się też zastanowić, nie wiem, czy szkoła będzie miała pieniądze, czy aby nie sprzedać tego, no bo wówczas będziemy, jak tam jest piwnice, parter, piętro, to jakby 4 poziomy, a my będziemy właściciel, no piwnic będziemy, a tam mamy archiwum. Z tego co wiem, projektant mówił, że nie jest w stanie nic tam do piwnic wprowadzić, no bo to ze względów przepisów przeciwpożarowych będzie bardzo trudne, no czyli zostałoby nam piwnice by nam zostały, ale które są niezwykle potrzebne no i to pierwsze piętro, tam jest 50 kilka miejsc noclegowych, tak to nazwijmy. My tam 2 lata temu to pamiętam, że nawet na plus wyszliśmy. Teraz w związku z tym COVID-em i z tym, że nie no tych miejsc noclegowych nie możemy sprzedawać, no to będzie trochę gorzej, ale mamy tylko tam 2 osoby zatrudnione, pani kierownik i jeszcze jedna pani, reszta pracowników była z Urzędu Pracy, no to teraz już nie mamy nikogo, bo nie ma takiej potrzeby, te 2 panie tam zabezpieczają i firma ochroniarska, która wynajmuje pomieszczenia, a w zamian za to nam pilnuje ten obiekt. No to też na komisjach zastanowimy się, jaka przyszłość. Czy my dalej jesteśmy organem prowadzącym, czy może z jakąś propozycją dla władz szkoły. Mówię, to jest wielka zaleta dla Pińczowa, promocja, taka szkoła, bo sam byłem na prezentacji wstępnej strategii województwa świętokrzyskiego i ze zdziwieniem pokazywali tam statystyki odnośnie szkół wyższych i takie wielkie koło w Kielcach, a potem na południu takie duże, drugie co do wielkości, Pińczów. Także jesteśmy ośrodkiem akademickim drugim w województwie. Może Państwo nie wiecie, ale tu przez piątek, sobota, niedziela to około 400 studentów przyjeżdża do Pińczowa, jaki jest normalny rok szkolny. Oni są oczywiście rozproszeni. No ale Państwo wiecie raz, że przyjeżdżają i to z Niemiec, ze Szwecji. Raz byłem na rozpoczęciu roku szkolnego, gdzie rektor wręczał indeks Murzynce, nie? I mówi się, a dziecko, a ty skąd jesteś? A ona mówi, a z Pińczowa. Aczkolwiek... Także ten temat będziemy omawiać jeszcze. COVID oczywiście na każdym posiedzeniu zarządu i dominuje tu. Praktycznie codziennie mamy, coś się dzieje. Teraz to nawet mi trudno rozłożyć te wszystkie fakty, gdzie interweniowaliśmy, podejmowaliśmy decyzje na gorąco, nawet konsultując z zarządem telefonicznie, żeby to podejmować decyzje szybko i sprawnie, żeby działał nasz szpital. Ale oczywiście w dalszym ciągu myślimy o przyszłości, bo jak tu wszyscy podkreślali, że ten COVID kiedyś minie i go pokonamy, to potem, no co potem? Także neurologia, tak, na topie jest i jest też projektant z Intercardu, który ogląda szpital, który próbuje umiejscowić wszystkie te potrzebne elementy do tego, żeby ten oddział neurologiczny funkcjonował. Tam się zastanawia,
nad rezonansem, tomograf, żeby to było w jednym miejscu, ale to są różne obostrzenia, tyle od ulicy, tyle od czegoś tam, no cała masa. Jak będziemy mieli już jakieś konkretne informacje, to też Państwa poinformujemy, ale w dalszym ciągu Intercard jest bardzo mocno zaangażowany w to i chce uruchomić tą neurologię wraz z nami. Co do już tam rozłożenia akcentów, to też na tym etapie końcowym, mam nadzieję, że nie zapeszam, będziemy mówić. Myśmy złożyli do Narodowego Programu Odbudowy jeden z wniosków, bo trzy złożyliśmy, ale jeden opiewa właśnie na zakup rezonansu i tomografu. Ten tomograf, który jest teraz, który należy do Intercardu, no to jest 16-ścieżkowy, ja nie potrafię powiedzieć rzędowy, tak, a są już dzisiaj chyba 124, no tak szybko idzie postęp tych technologii w medycynie. Podobno to się niewiele różni tylko oprogramowaniem i to oprogramowanie jak najwięcej może wyczytać z tego zdjęcia i to jest głównym problemem, bo zadaliśmy pytanie tym specjalistom, czy ten nasz tomograf to jest tak strasznie do tyłu. Okazuje się, że mimo iż tu 16, tu 124, to tak naprawdę jakość tego zdjęcia dla normalnego użytkownika to jest niewidoczna, ale dla fachowców i to oprogramowanie powoduje, że tam jest jakiś skok technologiczny do przodu. W dalszym ciągu pracujemy nad tym obszarem strategicznej interwencji w porozumieniu OSI PONIDZIE. Jesteśmy nie pionierem, tylko liderem tego porozumienia. To nasz pomysł. Chodzi o to, żeby być przygotowanym na sięgnięcie środków z tej przyszłej perspektywy. I takie porozumienie stwarza duże warunki, duże możliwości. I tak, jak Państwo wiecie, wczoraj przyjęta została strategia województwa, gdzie tam dopięliśmy, bo w tym OSI PONIDZIE jest 10 samorządów, wszystkie, które przylegają do Nidy od Sopkowa aż do Nowego Korczyna. Są dwa zapisy odnośnie tylko OSI PONIDZIE. Na tą chwilę udało nam się dzięki wsparciu zarządu województwa znaleźć się w jednym z 36 OSI PONIDZIE w Polsce, które dostało wsparcie z Centrum Wsparcia Doradczego. To taki pilotażowy program, gdzie dostaliśmy dwóch doradców z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Związku Miast Polskich, którzy pomagają nam wypracować potrzebne dokumenty, bez których nie można sięgnąć po środki unijne z przyszłej perspektywy. Za to musielibyśmy zapłacić, a to mamy teraz jakby w ramach tego Centrum Wsparcia i jesteśmy aktualnie na etapie takim, że mamy już tak, diagnozę mamy, czyli wykonane ankiety wśród mieszkańców, wśród grup producenckich, przedsiębiorców. Teraz to będzie skierowane do konsultacji w miesiącu kwietniu i już na tej podstawie tej diagnozy będzie opracowana strategia, która musi być wspólna ze strategią województwa i z dokumentami wszystkimi, również z regionalnym programem operacyjnym. I jakie z tego mogą być korzyści? No czyli tak, już mamy nieodpłatnie wykonaną tą dokumentację, ta strategia będzie i jeden albo dwa projekty pomogą nam takie już sensu stricto celowane przygotować ci doradcy. Środki z regionalnego programu operacyjnego, bo regionalny program operacyjny będzie miał dedykowane środki dla tego obszaru. Obszar strategicznej interwencji, czyli z pozycji województwa widać, że jakiś region potrzebuje wsparcia w jakiejś dziedzinie. I my tam mamy napisane jako pierwszy ten priorytet, to jest zielona energia, czyli fotowoltaika, pompy ciepła dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, dla samorządów, wszystko w tym obszarze. I mamy drugi szlak turystyczny Nida, tak się to nazywa, to jest bardzo szerokie pojęcie, i rowery, i motolotnie, i kajaki, no co tam można, przy okazji ciuchcia, przy okazji można
remontować zabytki wokół Nidy wymagające takich środków. No to jest bardzo szeroki zakres tego pojęcia, tylko szlak turystyczny Nida. Oczywiście w związku z tym, że już mamy ten obszar strategicznej interwencji, a jest zgoda Unii Europejskiej na dalsze funkcjonowanie Polski Wschodniej, tego programu, program operacyjny Polska Wschodnia, to my też tam będziemy startować do tych środków z Polski Wschodniej i mam nadzieję, że uda nam się pozyskać no, niemałe środki, bo jeżeli mówimy o zielonej energii, to przymierzamy się ponad 500 000 000 zł, żeby skorzystać z tych środków unijnych na ten cel. Być może, że większe, no ale takie mamy na razie zakusy. Także to był strzał w dziesiątkę z tym OSI Ponidzie. Zaczęło się tak przypadkowo na spotkaniu na Drezynach kolejki i był taki motyw, jak tu uratować tą kolejkę i był tak, dyrektor Jacek Sułek powiedział, że nie ma szans na to, żeby w przyszłej perspektywie sięgnąć po środki na konkretny cel. To mi już nie będzie, bardzo mało będzie konkursów otwartych. Wszystko raczej będzie podporządkowane strategii województwa i celowane w te obszary, które województwo widzi za priorytetowe. No i stąd się wzięło, no to pani Dymek tutaj i przychylność wszystkich tych wójtów, którzy w pierwszej wersji byli tacy dość sceptyczni, ale z każdym spotkaniem no, to się napędzało, a teraz frekwencja 100% w pracach tego gremium opracowujące te projekty, o których mówiłem. Rekrutacja do szkół trwa. No, możemy tu powiedzieć, że szkoła specjalna się wyróżnia, ma rzeczywiście pomysł. Zobaczymy, jak to zostanie zrealizowane. Pani przewodnicząca Komisji Oświaty, pani Hania, ostro dopinguje dyrektorów, za co jej serdecznie dziękuję, no bo ta jest utrudniona rekrutacja w związku z tym COVID-em, ale musimy myśleć, co po COVID-zie. I chcę powiedzieć, że subwencja jest ostateczna w stosunku do projektu, jest mniejsza od tej, w którym w ubiegłym roku, a przecież koszty, wszystko idzie do góry. Nie chcę mówić, pani wskaźnik pamięta, ile ta subwencja, bo zapomniałem. 190 000 mniej, tak. My musimy jakoś sobie z tym poradzić, dlatego mamy w budżecie, i tu zarząd pilnuje, poduszkę finansową, która jest w budżecie w odpowiednim miejscu jakby schowana w momencie, gdyby nam się coś przytrafiło, tak jak właśnie z tymi szkołami, bo mówiliśmy o płacach nauczycieli, o płacy minimalnej i w związku z COVID-em i jeszcze nie wiadomo, co nam się może przytrafić, to mamy taką poduszkę finansową, która pozwoli nam nie upaść tak dramatycznie w skutkach. Może tyle wystarczy. Jak są pytania, to chętnie odpowiem. Bardzo proszę, dziękuję bardzo panu staroście za wyczerpującą tutaj informację na temat pracy zarządu. Czy są pytania do pana starosty? Jeżeli nie ma, dziękuję bardzo. Punkt 16. Interpelacje i zapytania radnych. Czy w tym punkcie? Bardzo proszę, radny Bębenek. Pojawiła się jakaś firma tutaj na naszym terenie, w przypadku Skrzypiowa to było w tym tygodniu, która chce zakładać podwieszane przewody na linii energetycznej odnośnie szerokopasmowy internet i telewizje kablowe, coś takiego. Czy my coś wiemy na ten temat jako powiat, czy wydawaliśmy jakieś pozwolenia? Ponoć ta firma działała już na terenie Brześcia i Bogucic. Praktycznie na terenie całego powiatu. Jest tak? To związane z informatyzacją szkół, gdzie do szkół doprowadzono szerokopasmowy internet, 300, maksimum nawet i do 1 giga megabitów. W tym momencie każdy z osób, które obok niego przechodzi ten podwieszany internet światłowodowy, może... Będzie się mógł podłączyć. Tak. I po prostu osoby z różnych firm
Jedna firma to jest firma Nexera, która rozprowadziła to. Dla 7 operatorów pracuje, czyli i Orange, i Mobile, aha, i tak dalej. I można z tego skorzystać. To jest bardzo dobra rzecz. Na terenie gminy Złota już to funkcjonuje. Aha. I od 1 kwietnia bardzo szeroko też będą podłączać. I na gminie Działoszyce, i na gminie Pińczów. Jest to bardzo fajna rzecz. Nie, to jest niezależne od tego. Bo to różne informacje docierały, że to przeciągają sprawę, że kolejny raz podchodzą do tego tematu, a tu, jak mówi przewodniczący, oni już oddziałają na tym terenie od dłuższego czasu. Tak, już działają praktycznie. Chciałem się dowiedzieć. Dwie firmy będą, jedna będzie wprowadzała tak zwaną nitkę światłowodową do domu, a pozostała będzie fanboxy, te urządzenia będzie uruchamiała, że można skorzystać i z telefonów, Z telewizji i z internetu. Tak. I telewizja już będzie bez tego anteny. Anteny. Tak, oczywiście. Mhm. Do roku ma być to. Tak. Czy są jeszcze pytania jakieś? Jeżeli nie, to są wolne wnioski i oświadczenia radnych. Ja przypominam tylko, że oświadczenia majątkowe już za miesiąc, chyba że ustawodawca nam przedłuży tak jak w tamtym roku. Bardzo proszę już pomaleńku przygotowywać swoje oświadczenia. Czy są jeszcze w tym punkcie ktoś z Państwa chce zabrać głos? Jeżeli nie, to Wysoka Rado, już wyczerpaliśmy nasz porządek obrad. Zanim zakończę dzisiejszą przedświąteczną sesję, chciałbym kilka słów. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością króla wieków. Poczuj, że wolna jest od mroku, co świat okrywa. Szanowni Państwo, zebrani na dzisiejszej sesji, wszyscy, którzy nas oglądają, obradujemy w Wielkim Tygodniu najważniejszych naszych świąt. W związku z tym pozwólcie, że z okazji zbliżających się właśnie tych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, niosących ze sobą odrodzenie duchowe, nadziei i radość, składam Wam wszystkim obecnym, wszystkim oglądającym nas online, a także za Waszym pośrednictwem, Waszym najbliższym, najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności oraz wielu głębokich przeżyć w gronie rodzinnym. Niech te święta Wielkiej Nocy dadzą Wam siłę i moc do pokonywania wszystkich trudności i pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość. Przysłowiowego mokrego dyngusika i smacznego święconego Wam, kochani, życzę. Wszystkiego najlepszego.